Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, dzisiaj w Biskupinie jest taki klimat, taka aura, że łeb urywa. Jak mówi się u nas na wsi, wieje tak, jakby się ktoś powiesił. Może Państwo zauważycie wskaźnik siły wiatru po fladze, która się akurat teraz uspokoiła, bo wieje w drugą stronę, a wieje tak ósemkami. A ja czekam, proszę Państwa, na elementy, które mają dotrzeć się do garażu. Słoneczko jakoś sobie tam świeci, więc miejmy nadzieję, że mnie nie zwieje razem z belką. Proszę Państwa, obiecałem, że odniosę się do komentarzy do poprzedniego nagrania dotyczącego cen ropy, ale najpierw odniosę się, proszę Państwa, do czegoś innego, mianowicie. No nie jest żadną tajemnicą, że od wielu, wielu miesięcy jestem kojarzony z jednym tematem. Poprzedni stary kanał również był kojarzony z tym tematem. Ten w jakimś stopniu też się kojarzy z jedną opowieścią. Natomiast film, który wczoraj nagrałem, a dotyczył zupełnie innego obszaru rozważań, stał się hitem. I to jest dla mnie, proszę Państwa, bardzo ważna informacja, nie ze względu na to, że znów się buduje jakaś łowiecka sława, ale ze względu na to, co się nazywa stanem świadomości społecznej. Proszę Państwa, nie ma dla mnie lepszego wskaźnika zmęczenia ludzi tym, co się wokół nas dzieje, niż fakt, że taki film, który miał naprawdę niewiele wspólnego z tą sytuacją, jaką nas dotyka od tak długiego czasu, stał się naprawdę hitem i stał się jakąś paradoksalnie odskoczną, chociaż przecież dotyczył tematów mało przyjemnych, czy tematu mało przyjemnego dla nas wszystkich. Także to jest największa zdobycz, że tak powiem. No teraz Państwo widzicie, jak mi wyrywa flagę. No tak to wygląda. 10 skali Beauforta. Dla mnie to jest największa zdobycz tego poprzedniego odcinka. Natomiast odnosząc się do Państwa komentarzy, no to proszę Państwa, oczywiście, że tak. Zawsze patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Oczywiście, że kurs dolara, który ja tutaj pominąłem, ma znaczenie. No ale proszę Państwa, musimy się też trzymać tych faktów dość precyzyjnie. Ja mówiłem o bardzo konkretnej sytuacji. W bardzo konkretnym czasie ceny paliwa w relacji do ceny surowca, czyli ropy. Jeśli mówiłem o kursie baryłki ropy na poziomie 140 dolarów, w relacji do 80 dolarów, no to proszę Państwa, biorąc pod uwagę nawet kurs dolara, musimy wstać i poprawić sprzęt. Tak wieje. Nic nie wycinamy, nic nie tniemy. Jesteśmy, proszę Państwa, w programie na żywo. Kiedyś był taka relacja ze Stanów Zjednoczonych. Jak gość udawał, że jest wielkie tornado, bo było takie zapotrzebowanie, a ja tu niczego nie muszę udawać. Jak mi zwieje znowu, to nie wiem. Chyba się przeniesiemy. Proszę Państwa, nigdy nie było kursu dolara na poziomie 2 zł, jak Państwo pisaliście w komentarzach. Nie było również kursu dolara na poziomie 3 zł, równo było 3,20, a w tej chwili jest 3,90. Czyli ta różnica w kursie dolara to jest jakieś 18 do powiedzmy 20%. Więc to nadal nie tłumaczy tego, dlaczego w momencie, gdy ropa kosztowała 140 zł, paliwo kosztowało 6 zł, w momencie, gdy ropa kosztuje 83 dolary, paliwo kosztuje również 6 zł. Chociaż oczywiście Państwo macie rację, no i nikt racjonalny tutaj nie będzie tego podważał, że kurs waluty jest tutaj oczywiście istotnym czynnikiem, który stymuluje ostateczną cenę paliwa. Proszę Państwa, absolutnie się nie zgadzam natomiast z tą uwagą, którą czyniliście Państwo też, no chyba na drugim miejscu najczęściej, mianowicie to, że mamy do czynienia z kontraktami długoterminowymi. Oczywiście, że mamy do czynienia z kontraktami długoterminowymi, tylko proszę mi wskazać jedną taką sytuację, bo zgodnie z tym, co Państwo mówicie, to teraz powinniśmy mieć cenę paliwa najniższą. Bo w maju, bo w styczniu mieliśmy za baryłkę 40 parę dolarów, no to jeśli mówimy o
kontrakt długoterminowy, czyli wielomiesięczny, no to w tej chwili, czy później mieliśmy 50, 60, nawet powiedzmy w okolicach kwietnia, to teraz powinniśmy mieć paliwo najtańsze. Tymczasem mamy odwrotnie, mamy paliwo najdroższe i mamy najdroższą cenę ropy od dawna. Proszę Państwa, nigdy nie było takiej sytuacji, jak Państwo próbujecie, próbujecie mi wyjaśnić, wytłumaczyć, chociaż to nie jest kwestia wyjaśnienia czy wytłumaczenia, ale kwestia znów faktów. Nigdy nie było takiej sytuacji, że mieliśmy wysokie ceny ropy na rynku paliw, niskie ceny paliwa, dlatego że to wszystko jest oborowane długoterminowymi kontraktami. Proszę Państwa, natomiast z drugą stronę zawsze to działało. Zawsze to działało i cena baryłki ropy zawsze korelowała i to na bieżąco z cenami paliw na stacjach benzynowych i odwrotnie, proszę Państwa, jeśli cena baryłki ropy spadała, no to trzeba było naprawdę poczekać trochę albo nawet bardzo długo, aby to się przeniosło na obniżkę cen na stacjach paliw. Także, proszę Państwa, porządkując i podsumowując, trzymam się swojej wersji wydarzeń, że głównym elementem stymulującym cenę paliw są decyzje polityczne. Z tym, że decyzje polityczne dwupoziomowe. Oczywiście najważniejsza jest decyzja producentów, dostarczycieli, dostawców ropy, czyli surowca. No i tutaj to nie jest żadna tajemnica, kto dyktuje te warunki. To jest Stany Zjednoczone, to jest Rosja Radziecka i to są kraje arabskie i oczywiście polityka lokalna związana z bieżącymi potrzebami finansowymi, tak to nazwijmy. I to nie dotyczy tylko samych wpływów do budżetu. No proszę Państwa, to jest wyjątkowa hipokryzja, że w momencie, kiedy taki prezes Orlenu czy minister finansów w Polsce ubolewa nad ceną paliw na stacjach, bo dla nich to jest po prostu gruba kasa. No im wyższa cena paliw, to oczywiście tym większe wpływy chociażby z takiego podatku jak podatek VAT i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, o czym Państwu mówiłem, czyli cała masa zobowiązań Orlenu, która się stała taką spółką flagową, w jakim sensie dobrze się stała taką spółką. Ale to, że zajmuje się kwestiami propagandowymi, chybionymi inwestycjami, no i znowu powtórka z ozywki. Mam nadzieję, że nie stracę sprzętu przy tym odcinku. Trudno. Wiatr, nie wiatr, nie poddajemy się. Zawsze i wszędzie robimy swoje. Stawiam na nowo. Teraz może pod jakimś innym kątem. Tak cię ustawię. Zwiejecie czy nie? Dobra. Wracamy. No będzie ciężko, proszę Państwa. Będzie ciężko. Bo wieje, tak jak mówię, o ósemkami i 10 z Kaliboforta. Dobrze. Co ja to mówiłem? Mówiłem o chybionej inwestycji w postaci takiej jak zakup na przykład Polski Press, gdzie się usadowiło wiele misiów tak zwanych niepokornych. No i klepiam tam te swoje zdrowaśki na cześć i chwałę partii rządzącej w stylu Jacka Kurskiego, czyli stal się leje, moc truchleje, opozycja nam bruździ. No tak czy siak, proszę Państwa, tak czy inaczej, jeszcze raz powtórzę, że dla mnie najważniejszą, najcenniejszą zdobyczą poprzedniego odcinka jest fakt, że Państwo powoli, zresztą podobnie tak jak ja, no będzie zaraz znowu katastrofa filmowa. Poczekam jeszcze chwilkę, bo się przygotowuję, jestem w blokach startowych, że Państwo podobnie jak ja jesteście całkowicie zmęczeni jednym tematem i tą sztucznie wykreowaną rzeczywistością, jaką nam zafundowano i próbujecie odskoczyć, oderwać się od tego, co jest niezwykle cenne. To jest najważniejsza rzecz, proszę Państwa, i nic tego nie zastąpi, bo jeśli mamy wracać do normalności, normalnej normalności,